Troll, przezwany Ciemnym Elfem, to dość specyficzna postać, która zapadła mi w pamięć już podczas pierwszego czytania Silmarillion. To dość niezwykłe, zważywszy na to, iż jest on bohaterem zaledwie jednej z wielu historii przedstawionych przez Tolkiena. A jak wiecie, imion i historii w Silmarillionie jest bez liku. Może jest to spowodowane tym, iż w życiu często zapamiętujemy na dłużej te, nazwijmy, złe przypadki. Nie ma co jednak gdybać i przy tym spoilerować. Zapraszam Was do oglądania. Eol pochodził ze szczepu Telerich i wraz z częścią pobratymców nie odpłynął do Valinoru, tylko czekał na powrót lub szczęśliwe odnalezienie Thingola. Nigdy nie ujrzał światła Valinoru, ale też nie za bardzo mu na tym zależało. Eol uwielbiał bowiem noc i półmrok pod otwartym niebem. Jak każdy elf, uwielbiał też drzewa, a szczególnie ich cień. Z twarzy wyglądał na posępnego, jego oczy natomiast miały w sobie mrok cienistej puszczy. Początkowo mieszkał razem z większością swego ludu w Doriacie, lecz czuł się tam nieswojo. Decyzja o odejściu pojawiła się tuż po pierwszej wojnie o Beleriand, gdy cały Doriat zdecydowano zabezpieczyć obręczą Meliany. Za nową siedzibę obrał sobie wówczas położony na wschodzie las Nan Elmoth, najmroczniejsze miejsce w całym Beleriandzie, gdzie słońce nigdy nie docierało. By uzyskać przyzwolenie na zamieszkanie tej puszczy, musiał uiścić opłatę u króla Thingola. Ofiarował mu wówczas Anglahela, czarny miecz z meteorytowej stali. Bliźniacze ostrze Anguirel zachował dla siebie. Osiadł w samym centrum lasu, gdzie żył przez 2 lata w odosobnieniu z zaledwie garstką innych, równie milczących i skrytych elfów. W szczególności unikał kontaktu z Noldorami, których darzył sporą niechęcią, obwiniając ich o przebudzenie Morgotha i sprowadzenie go do Beleriandu. Eol bardziej niż którykolwiek ze swoich pobratymców polubił się z Naugrimami, czyli krasnoludami. Las Nan Elmoth leżał blisko północnego szlaku handlowego przecinającego Beleriand Wschodni i prowadzącego do Gór Błękitnych. Eol zwykł zatrzymywać podróżujących krasnoludów i zagadywać ich. Z czasem ta relacja przerodziła się w przyjaźń, a samego elfa zapraszano nawet do podziemnych siedzib Nogrod i Belegost. Tam od najznakomitszych krasnoludzkich mistrzów nauczył się obróbki metali. Śmiało można powiedzieć, że Eol był wybitnie pojętnym uczniem, ponieważ zdołał on wynaleźć stop metalu, który swą jakością bił wszystkie znane stopy na głowę. Galvorn był czarny i lśniący jak gagat, twardszy od krasnoludzkiej stali, a wciąż podatny na dalszą obróbkę. Eol sporządził sobie z niego zbroję, której przebić nie mógł nawet najostrzejszy oręż. Cała ta praca sprawiła, że Eol nieznacznie się zgarbił, ale wciąż przypominał szlachetnego elfa. Arethela Arfeinel była córką Fingolfina, najwyższego króla Noldorów, i wraz ze swoim bratem Turgonem mieszkała w ukrytym mieście Gondolin. Kobieta bardzo jednak tęskniła za otwartą przestrzenią i swobodą. 200 lat po wybudowaniu miasta Arethela zebrała się w sobie i wymogła na bracie zgodę na opuszczenie doliny. Turgon ufał swej siostrze, ale i tak dręczyły go myśli, iż ktoś poza granicami Gondolinu będzie wiedział o mieście. Uznał, iż powinna udać się najpierw do brata Fingona, który przebywał w Hitlumie. Przydzielił także swej siostrze 3 szlachetnych elfów do towarzystwa. Do jej eskorty miał ponoć należeć Glorfindel, Egalmoth i Ektelion. Po jakimś czasie od opuszczenia doliny Arethela nakazała zwrócić się na południe, sprzeciwiając się postanowieniom brata. Jej eskorta nie miała większego wyboru. Księżniczkę ciągnęło do jej dawnych druhów, synów Feanora. Dojechali do granic Doriatu, lecz odmówiono im wstępu.
Tingol nie wpuszczał do swego królestwa Noldorów z wyjątkiem potomków Finarfina. Za namową eskorty dziewczyna ruszyła do Celegorma i Curufina. Ruszyli na północ, najkrótszą, ale też najniebezpieczniejszą z możliwych dróg. W krainie zwanej Nandungortep cienie ogarnęły jeźdźców. Uczestnicy wyprawy zgubili się na chwilę we mgle, a księżniczka zboczyła z trasy i zgubiła swoich towarzyszy. Ci starali się jak tylko mogliby znaleźć księżniczkę, ale ich nawoływania zbudziły do życia pomioty Ungolianty ukrywające się w jaskiniach. Zmuszeni do odwrotu strażnicy wrócili do Gondolinu, przynosząc Turgonowi okropne wieści. Wbrew temu, co myśleli jej towarzysze, Arethela żyła i pojechała w dalszą drogę sama, podążając wyznaczonym wcześniej traktem. Dotarła do domu Celegorma i Curufina, ale braci nie było na miejscu. Pozostali domownicy ugościli ją i wspólnie zaczekali na ich powrót. Arethela poczuła tam, co to wolność i w trakcie swej gościny robiła wszystko, czego pragnęła, będąc w Gondolinie. Spacery, wycieczki do lasów i jazda konna. To ostatnie w szczególności przypadło jej do gustu i za każdym razem zapuszczała się coraz dalej, odkrywając nowe, nieznane wcześniej krainy. Podczas jednego z takich wypadów uświadomiła sobie, że od jej przybycia minął już prawie rok, a Celegorma wciąż nie było. Zamyślona i zaniepokojona księżniczka gnała wciąż przed siebie, aż zabłądziła w głębi Nan Elmod. Tam też ujrzał ją Eol. Arethela przypominała Eolowi białą smugę jaśniejącą w mroku. Elf zobaczył jej piękno i zapragnął jej. Zamiast normalnie zaoferować pomoc damie w opałach, Eol roztoczył swoje czary, które sprawiły, iż księżniczka błądziła tak długo, aż dotarła do jego domu. Z chęcią przyjął ją do siebie. Księżniczka została tam na długie lata. Eol i Arethela zostali małżeństwem. Księżniczka z rozkazu męża zmuszona była wyrzec się światła słonecznego i spotkań z innymi Noldorami. Z drugiej strony wciąż mogła jeździć konno. Arethela urodziła Eolowi syna. W sekrecie nadała mu imię Lomion, dziecko półmroku, ale ojciec czekał z imieniem aż do 12 roku życia. Wybór padł na imię Meglin. Bystrooki, ponieważ zdaniem Eola wzrok jego syna potrafił zgadywać sekrety serc poprzez mgłę słów. Meglin urodę odziedziczył po matce, ale z charakteru znacznie bliżej było mu do ojca. Mówił rzadko, a jak już się odzywał, to zawsze głosem zmuszającym do posłuchu. Eol często zabierał syna do Nogrodu i Belegostu, gdzie pod okiem krasnoludów Meglin doskonalił swe rzemiosło. Gdy ojca nie było w domu, matka opowiadała Meglinowi sporo o Gondolinie, o wielkich rycerzach i jeszcze większych czynach, jakich udało im się osiągnąć. Meglina w szczególności zainteresowała historia Turgona, króla bez spadkobiercy ani żony, ale za to z jedną córką, Idril Celebrindal. Te historie stały się przyczyną pierwszych spięć między ojcem a synem. Arethela przez cały czas milczała, pytana o drogę do Gondolinu. Meglin próbował nawet wyczytać informacje z jej myśli, ale na próżno. Zapytał więc ojca o zgodę na wyjazd, by poznać pobratymców swojej matki i synów Feanora. Eol w gniewie zwyzywał syna i zabronił jakichkolwiek wyjazdów. Ta rozmowa bardzo osłabiła ich relacje. Podczas wyjazdów Eola w Góry Błękitne, Meglin i Arethela mogli korzystać z życia do woli. Jednego razu Meglin nakłonił matkę do ucieczki. Sługom powiedzieli, iż idą na spotkanie synów Feanora. Tymczasem wydostali się północnym skrajem Nan Elmod i ruszyli dalej przez nurt Kelonu do Himladu i dalej na zachód wzdłuż granicy Doriatu. Eol podczas pierwszego dnia trzydniowej uczty doznał przerażającego snu. Z jego powodu wrócił do domu następnego ranka. Było to jednak dwa dni po ucieczce. Wartownik powiedział Eolowi o wyprawie jego rodziny, a ten wpadł w niebywały szał i nie czekając na nic, ruszył w pościg. Został jednak pojmany przez Curufina, przekraczając Himlad. Panowie nie przepadali za sobą.
Kurufin zastawił swego rodzaju pułapkę po tym, jak jego zwiadowcy donieśli mu o Arytheli i Medlinie uciekających na północ. Eol wyjaśnił, iż jego żona i syn mieli udać się do Kurufina z wizytą i chciał im towarzyszyć. Syn Feanora przepuścił go dalej, chcąc tylko, by czym prędzej opuścił jego ziemię. Powiedział mu także, w którą stronę udała się jego żona, przestrzegając przy tym przed kontynuowaniem dalszego pościgu. Upokorzony i kipiący nienawiścią Eol parł dalej. Dogonił swoją rodzinę akurat, gdy ci wkraczali na tajną ścieżkę wśród gór prowadzącą do sekretnej doliny. Turgon przyjął swą siostrę i Meglina z radością. Obiecał im także różne tytuły i pomoc. Meglin zakochał się w mieście, które było jeszcze lepsze niż w matczynych opowieściach. Niedługo później przybył do Turgona posłaniec z wieścią, iż niejaki Eol, którego strażnicy pojmali jeszcze przy ciemnej bramie, zarzeka się, iż Arethela jest jego żoną, ale był tak rozgniewany, iż strażnicy prewencyjnie go pojmali. Księżniczka przyznała, iż to prawda, a ciemnego elfa przyprowadzono wkrótce przed oblicze Turgona. Gondolin przypadł Eolowi do gustu równie mocno co Meglinowi, lecz w jego głowie był to tylko kolejny powód do nienawiści względem Noldorów. Turgon chciał rozpocząć rozmowę spokojnie wyciągając rękę i przedstawiając jedyną zasadę miasta brzmiącą – nie wolno go opuszczać. Ale Eol wzgardził jego propozycją. Oznajmił, iż jest tu po swoją własność, to jest Arethele i Meglina, ale żona to może w sumie zostać, jak Turgon rości sobie do niej prawa. Zaprosił syna do siebie, grożąc, iż inaczej przeklnie go za bratanie się z mordercami swego plemienia. Turgon dał mu jednak jasno do zrozumienia, że opcje są dwie. Albo tutaj żyje i nie opuszcza Gondolinu, albo umiera. Eol długo stał wpatrzony w oczy Turgona, nie spuszczając wzroku ani na sekundę. W mgnieniu oka dobył ukryty w fałdzie płaszcza Dziryt i cisnął go w kierunku Meglina, krzycząc: to drugie wybieram dla siebie i mego syna. Nie zatrzymasz tego, co do mnie należy. Arethele udało się zasłonić syna, ale przyjęła cios za niego. Szybko doskoczyła do niej służba, a Eola obezwładnili strażnicy. Meglin stał jak wryty. Następnego dnia miał odbyć się osąd Eola. Arethela wraz z Idril przekonywały Turgona, by okazał miłosierdzie, ale gdy rano jego uszu doszły wieści o śmierci siostry, nie miał dla zabójcy żadnej litości. Eola zaciągnięto nad przepaść Karagdur, na północnej stronie wzgórza, gdzie miał zostać strącony w ziejącą czernią przepaść. Meglin ponownie obserwował wszystko w milczeniu. Tuż przed wykonaniem kary Eol wykrzyczał: a więc zaparłeś się ojca i własnego rodu, synu wyrodny. Ale zawiodą cię tutaj wszystkie nadzieje i obyś zginął taką samą śmiercią jak ja. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.